misericordias Domini, in eternum cantabo. Misericordias Domini, in eternum cantabo. Eternum misericordia eius. Misericordias Domini, panuje zgoda i sprawiedliwość, abyśmy żyli w pokoju i dobrobycie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Bowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Alleluja, 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 alleluja. Księże proboszczu, panowie oficerowie, panie starosto, drodzy wójtowie z wójtem, gospodarzem tej gminy, drogie rodziny spoczywających na tym cmentarzu, drodzy bracia i siostry, uczestnicy tej niezwykłej uroczystości. Wśród wielu określeń człowieka jest takie, że człowiek jest istotą pytającą. I oto jeden z bohaterów dzisiejszej Ewangelii zadaje pytanie Jezusowi. Pytanie, które być może stawiał sobie również ktoś z nas. Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Myśli więc nie tylko o teraźniejszości,
ale o wieczności. 16 stycznia 1945 roku pisał tak. Daję wam ostatni rozkaz. Dalszą swoją pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami narodu i realizatorami niepodległego państwa polskiego. Tych, którzy tutaj spoczywają, oraz księdza Piotra Gajdę i pułkownika Jerzego Pertkiewicza. Niech Bóg bogaty w miłosierdzie wynagrodzi ich poświęcenie i ofiarę życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o aktywność katolików świeckich za wszystkie wspólnoty żywego Kościoła, aby poprzez doskonalenie duchowego charyzmatu, żarliwości wiary prawdziwie kształtowali ich zaangażowanie i postępowanie. Ciebie prosimy. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją w zmartwychwstanie. O tych, którzy polegli w obronie Ojczyzny, o tych, za których modlimy się podczas tej mszy świętej i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Góry kładzisz rzeki świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Ave, ave, verum corpus. Starszy strzelec Mleczka Antoni, pseudonim Mokrzycki.
Starszy strzelec Łyczko Maria, pseudonim Twardowski. Polek na polu chwały. Starszy strzelec Podkówka Józef, pseudonim Skober. Polek na polu chwały. Starszy strzelec Żurawski Jan, pseudonim Żuraw. Polek na polu chwały. Strzelec Jedlecki Jan, pseudonim Batory. Polek na polu chwały. Strzelec Jędrzejewski Adolf, pseudonim Tarzan III. Polek na polu chwały. Strzelec Magdziński Władysław. Polek na polu chwały. Strzelec Władas Jan, pseudonim Sztacheta. Polek na polu chwały. Strzelec Walczyk Andrzej. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Uwięziono w obozie w Grozrosem. Jednemu partyzantowi udało się zbiec mimo ran, a był to Wojciech Wiktor, pseudonim Skałka. Z obozu żywy powrócił jedynie strzelec Adam Jawor, pseudonim Jacek. W oddziale służbę pełnił również plutonowy podchorąży Jerzy Pertkiewicz, pseudonim Drzazga, który dzień wcześniej został wysłany z meldunkiem do kapitana Liwy i dlatego nie podzielił losów współtowarzyszy broni. Pułkownik dr Jerzy Pertkiewicz od zawsze uczestniczył w mszy świętej i manifestacji patriotycznej, wzywając swoich towarzyszy do apelu poległych i składając kwiaty właśnie pod tym pomnikiem. Kuratora oświaty Artur Puciłowski, dyrektor Tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie. Gminy Grona.
przyjemność, że spotykamy się przy pomniku, przy obelisku, który upamiętnia tamte ofiary. Przed chwileczką byliśmy na grobach. Mogliśmy odmówić modlitwę za poległych. I to jest piękne. 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej pragnę podziękować tutejszym władzom za zaproszenie. Mojej przemowy by tutaj nie było, ale pan starosta Karciński mnie natknął, bowiem czuję się jako człowiek Kresów. I znam tych ludzi, którzy pochodzą z tamtych ziem. Znam tych ludzi, którzy przeżyli to, co tam się działo. I tutaj słuszna zwrócona uwaga. Ci ludzie mają swój grób, a tam na Kresach w tym roku nie tylko przypada stulecie odzyskania niepodległości, ale i obrony Lwowa.
Żołnierzy, za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę mam.